Nagrywankę odpaliłem. Maja, pamiętasz Francollo? Francollo? No, Francollo. Jak to enjoy your food? Chyba cię normalnie pogrzało w kij! Zaraz będę! Bo mnie kurde cię oszukali! Podobnie walniesz się tego streama i powiesz, no ja mam swój Minecraft serwer, na którym wykupiłem wielki pakiet kwadratowej masakry, wiecie jak jest, widzowie? Tak było. No więc nie sposób mnie źle gruby. Obczaj to tak naprawdę, co będziemy mieli do zademonstrowania w momencie, kiedy serwer się już wystartuje i będziemy mogli w tej kwestii rozmawiać, widzę, że odpadłem. Kurna, a ja jestem przecież stopą już w mecie. Ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o donaty, dostałem 200 zł za to tylko i wyłącznie po to, żeby przytaknąć, że pizza hawajska jest lepsza od zwykłej pizzy. Okej. Okay. Bo pizza hawajska jest zajebista. Pizza jest zajebista, hawajska, najlepsza wręcz. Dominik... 200 zł też tak powiem. To ty powiedziałeś. Pizza hawajska jest najlepszą pizzą. Za 16 zł. Czekam na ciebie do końca. A ty proszę mnie, halo. Dominik nie dołączy? Halo, proszę mnie, halo. Ale a to co, to ty jesz przecież. No nie, ale co ty chłopie, jedną rękę chyba mam, nie? Jeszcze mam stopy, stopami będę grał najwyżej, hopie. No dobra, no jak tak, to tak. Ja pierdolę. O, a co z historią o pająkach? O właśnie. Au, jest taki ar. Nie zaczynaj o pająkach, nie zaczynaj o pająkach. Błagam cię, albo się wycisz, proszę. Dobra, to opowiem wam historię o pająku i o tym, jak to się... Zajebiste pająki, mów. Ja też uważam, że są spoko, jakby coraz bardziej się do nich przekonuję. Aczkolwiek było takie zdarzenie, które sprawiło, że nabawiłem się malutkiej arachnofobii, jak byłem mały. I byłem na wakacjach u babci, nocowałem wtedy... W Nysie przez tydzień. Swoją drogą Nysa, piękne miasto. Bardzo urokliwe i można tam bardzo wypocząć, bo jednak jakby na to nie patrzeć, jest to niewielka miejscowość. U babci, najlepiej. Znaczy u babci ogólnie zajebiście jest spędzić trochę czasu. Tak czy inaczej. Jazda! A zdążyłem odpisać. Tak po prostu sobie siedziałem na telefonie, było dosyć późno. I byłem w pokoju gościnnym. I tak patrzyłem, że jest jakiś pająk w rogu i zgasiłem światło właśnie, zacząłem bardziej się skupiać na tym, co na telefonie mam. No. I tak ukradkiem po prostu popatrzyłem się na sufit, nie? No. I zobaczyłem, jak taki dosyć sporawej wielkości pająk zaczął się po prostu na mnie tak... Zaczął po prostu... Na sieci się, jak to konkretnie powiedzieć? No spuszczać. Spuszczać. Tak, bał się. Zaczął się powoli z tej sieci spuszczać, jak bardzo głupio to nie brzmi. No to normalnie. A co mają robić? Znaczy, no nie wiem, no. Tutaj heheszki, ruchańsko, te sprawy, nie wiem. Możliwe, że... Daj spokój. Znaczy, to jest mój czat, to tak, to zgadzam się, ale tak, no... Nie wiem, i od tamtego momentu ja się trochę tych pająków zacząłem bać, bo to wyglądało jakby, no... Nie miejsce, PCU 600! I dajesz pizzę. Ej, co, udało ci się już? No drugie miejsce mam. Ej, gratki, ładne. Ja ostatnio miałem. Byłem pierwszy, ale się stanę na platformie. No, ale od tego momentu pamiętnego u babci ja się trochę tych pająków boję, aczkolwiek... Od jakiegoś czasu zaczynam się do nich właśnie coraz bardziej przekonywać. Już nie mam takiej fobii. Wydaje mi się, że... Węże są spoko. O, węże są sztos. Mam takie pytanie co do tego pająka. No? Jak duży był ten pająk? Taki jak ten na twojej ścianie. Wiesz, no jak na domowego pająka był królewsko duży. A wiesz co? No powiem ci bardzo, o wiele gorszą historię. Kiedyś sobie po prostu leżałam w łóżku, nie oglądałam sobie coś tam na telefonie. I nagle pająk wielkości mojej ręki sobie wyszedł za moje łóżko. A! W pokoju nie weszłam. Ja bym go przytulił. Ja to ogólnie robali nie lubię, więc się nie wypowiadam. Moja mama go przytuliła klapkiem. Klapkiem? No nie, a on jej ja oddał! Nie możesz zabrać pająku, będzie padało. Masz na to mega rolę. Dorek, ale jest... mieszkał pod moim łóżkiem. Dorek, ale to jest gorsze niż jakbyś ty no, mieszkał Majeczka, pod moim widać, jak sprzątasz w pokoju. Dziękuję za 7 zł, Dorek, ale weź pod uwagę jedną istotną rzecz, Dorek. Grube jest po drugiej stronie. PayPala, jeżeli chodzi o pieniądze z PayPala, to tak średnio mam co z nimi zrobić, nie? Więc no. Z tym mega rollo to był malutki. Przecież możesz pieniądze z PayPala wypłacić, co ty gadasz? No kurde, liczę na to, że więcej wpaść. O! Ma moje podejście. Dobre. Pająki są cute, bardzo takie włochate, 8 stópek. Oj, no, takie, takie są mięciutkie, bo ostatnio się pająka, tarantulę taką wyjebiście wielką w dłoń. Znaczy nie wiem, materialista, dobra, gdybyście... Jesteśmy zieloni, chodźcie, ja mam tutaj róg, nadstawić się. Ja nie wiem, który ty jesteś.
Ja idę. O Jezu, ja mam ten ogon! Wiesz, że prawdopodobnie. O, młotek mnie walnął! Posuń dupa! Posuń dupa! O, dobra. O. O, gumę mi obciera! Co gumę ci obciera? No głowę mi obcierał młotek. Zróbmy coś, bo tak o, trochę mało punktów. No, nie, uderzył mnie! Dawaj! Mój! Chodź tu, chodź! Chodź tu niebieski! Nie, Adorek, no kuźwa! No. Koń go, koń go! Koń go bandytę! Bandy. Mój! Ogoń! Mój okoń! Okoń! Hasło to okoń! Dawaj mój okoń! O, kurwa! Dobrze, ja masz okoń! Chronimy cię! Też mam swój ogonek. Łapię go, złapałem go, złapałem go, złapałem go, przytrzymuję go, uciekaj. Mam go karakana. Mam pudziaga na karakana. Pudziana karakana. Dawaj czerwony! Aaa, mam ogon! Dobra, ładny, ładny, ładny. O, nie. Musimy się utrzymać. Czerwony mnie goni! A nie, on ma ogon, to on mnie nie może dopać, nie? Nie wiem, Dorek, ale... Uderzyło mnie młotek. Nadal, to wciąż dosyć mało pieniędzy, jakby na to patrzeć, by stepę uwolnić. Co ludzi naciągasz na hajs? No cóż, no... Mój serwer to trzeba się cenić. O Jezu Chryste! Konia mnie! Nie, to jest zielony. Czemu jest zielony? Team Us? Wiesz co, nie nazwałbym tego teamem Akademii Streamerów, ale no ja i grupy tak naprawdę do tej Akademii należymy, więc... Ale tak. Dobra, chyba to... Ale hashtag Akademia to ja powinienem mieć to? W tym... O, overtime. No nie, to... No nie. Młotek mnie walnął. Ale hashtag... AS to, czy Akademia Streamerów, to powinienem mieć napisane, nie oszukując się. No nie wiem, no... Ej, naprawdę i znowu overtime. Kurde! Eliminate! Nie, ja akurat mi ogon zabrali. Ja już go łapałem za dupę! A, że się ja już mówię, wiesz, takie podszczepchujki mu robiłem, no. Ja po dzisiaj funny moments robię, po jednym nagraniu. To że zawsze jest wina faceta. Nie wiem, Dorek, zgiftuj 2 suby, to przemyślę twoją propozycję odnośnie Urbana Stepy. I jednego u mnie dodatkowo, koniecznie. Jednego u mnie. A, no i u Dominika szczególnie, no. Znaczy ja... Jeżeli uważacie mnie za materialistę, to ja teraz próbuję wywalczyć cokolwiek dla was, bo jakby na to nie patrzeć, to wy dostaniecie te subskrypcje. Chodź ciężki kaliber. Nie. Jakby na to nie patrzeć, to już jest w jakikolwiek sposób propozycja dla kogoś. A my odbanuj stepę jak ci Dorek 20 zł wysyłką. Tak, RK sub. Halo. Proszę, prosiłbym o kliknięcie redy wszystkich. Już dałem redy. Musiałem wyjść. Ja nie dałem, bo jestem dalej w grze. Ja też chcę. Ty dycha chcesz, ale ty miałeś kupić z miesiąc temu suba i się nadal. Kurde, za 200 zł powiedziałem, że pizza hawajska jest dobra, to za Unban Stepy to nie wiem, przynajmniej 2 razy tyle powinien dostać. Jestem ciotka, gruby portfel. To jest. A ty nie odbanujesz Stepy. No jeżeli dostanę wystarczająco dużo pieniędzy, to nie będę mieć powodu, by jej nie odbanować. Bo to jest opłacalne pod względem biznesowym. Nie wiem, Dorek, no jeżeli chcesz się tutaj wdać w uwagę Stepy i faktycznie zaimponować, to pomyśl sobie, że Stepa dostałaby Unbana na serwerze, na którym taki bardzo zależało. Dostałem DC wypłatę. I dostałaby informację, że Dorek zapłacił ze swojej własnej kieszeni ciężko wypracowanymi pieniędzmi na budowie. Albo i że zrobił, i że zrobił, nie, wiem, że Dorek akurat ciężko pracował, więc... Jeżeli Stepa by się o tym wszystkim dowiedziała, że zrobił to wszystko dla niej, tylko i wyłącznie po to, by mogła z powrotem być częścią społeczności Space Guardu, to by, wiesz jak ona byłaby pod wrażeniem, Dorek? To ja sam byłbym pod wrażeniem na miejscu tak, Stepa. Tam tak. Ktoś próbuje podarwać dziewczynę na pieniądze. Pantofel, co? Nawet na skrzynki do CS-a nie mam. Kurna, Dominik, ty jesteś dzisiaj wypłata i nikomu suba nie kupiłeś na tym czacie? Byś się wstydził. No przepraszam, już kupuję! Kupuję dzisiaj Fall Guysy, Lori, daj spokój mi, co? Kupiłeś jej Fall Guysy? No tak. No na urodziny ma niedługo, to kupię mi prezent na urodziny, tak? Znalezienie innego lobby, no wielki ja ją znam tak, już od 10 lat, więc wypadałoby kupić jakiś prezent, nie? A, tak. Kurwa, O, kieszonkowe, tutaj... chciałbym kiedykolwiek dostać ty... kieszonkowe. Pajacu pingwinie, ty! Pingwinie! Ej, chciałbym skina pingwina w tej grze. Pingwin jest świetny. Ej, bo się jakiegokolwiek skina, na razie jestem tylko landryną różową. No, o, jest Titus, jest pan młoteczek. O, spadłem w przestrzeń kosmiczną, super, super gra. O, ale poleciałem, dobra. Pozdrawiam i polecam! Oj, spadłem. O, widzę, że też po...
Ale powiedziałem, dobra, będę w pierwszej dziesiątce. Będę szósty chyba. Ała! O, a ja to zesram, przegram, znaczy się. Ja Kraft, powiem ci tak, coś takiego już było, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Teraz nie ukrywam, że zależy mi na tym, by jak najszybciej... Qualified! 500 osób... Ej, ładnie. Teraz mi zależy na tym, by jakimś cudem dobić do tych... O, Klula, cześć, gitara, siema, witam. Zależy mi na tym, by wbić 500 osób tak naprawdę na samym Discordzie, bo wtedy już będziemy mieli partnera. Więc jakby na to nie patrzeć, usuwanie teraz osób troszeczkę mija się z celem. Też mi na tym zależy, nie martw się. Ale ja dobijam do 200, nie do 500. No widzisz, no ja mam już 350, więc ja się zbliżam wielkimi krokami. Tak. No halo, halo. O kurde. Mi 10 followów brakuje do 400. Widzę, że jakieś nieoficjalne. Co daje partner Discorda? Wiesz co? Musiałbym się dokładnie dowiedzieć, ale z tego, co dowiedziałem się od grubego, to ponoć... Witam wszystkie osoby swoją drogą od Ukululi. Ponoć idzie naprawdę, nie tyle naprawdę, co faktycznie zarobić z samego faktu posiadania partnera. Tak, i to jest, i masz ten ptaszek certyfikat, że to jest twoje ten... twoja społeczność, nie? O, no. Widzicie? Niech będzie pochwalony. Witam wszystkie nowe osoby. Cześć, ale i tak odkładam połowę na komputer. Nie będzie pochwalony, moi kochani. To ja tylko na paliwo, ubezpieczenie, jedzenie, ciuchy i mi na skrzynki mam nie zostaje. Mam to staranować? Robi się by! Daj. Jak to? Ajajaj. Dostałem troublemaker. Nie wszystkie drzwi są w porządku. Achievement. Są fałszywe drzwi? Tak. Tak, są fałszywe drzwi i właśnie... Dni też. Dobra, fałszywe dni też są obie czasami. Oj. Jest! Moc i siła toronowania. No i w ogóle. O, jeden biały jest dobry. Startował kolejne drzwi. Ja biorę lewe. Ile miłości z prawica. O, ale przebiłem się przez drzwi. Siłą. Masz szansę jedną do trzech. Au. Ale poleciałem. Oj, lecimy. Pciu! Ej, dobry. Ty, afroamerykaninie jeden ty. Eliminated. Run over! Dominik tutaj robi. Już masz Erka połowę na kompa, którego ci poleciłem, uzbierane, ale to wiesz, że wszystko się zmieni w momencie, kiedy już uzbierasz na niego. Bo jakby rynek komputerów się w październiku wywróci do góry nogami, tyle ci powiem. No, w październiku to będzie rzeźnia. Co takiego będzie w październiku? Bo jak to? Urodziny Lori będą w październiku. A, okej. Okay. Rynek komputerów zwariuje. O nie, tylko nie tak. Nie wiem, nie jestem w temacie, jakby na to nie patrzeć. W październiku wychodzą nowe procesory Ryzen i nowe i karty graficzne Radeony i karty graficzne od Nvidia dalej. A, świetnie, znowu mi odwalił. Mogon! Dawaj go! Ty grysie, ty! Dominik, 3090 kupujesz? Tak, pewnie tak. Oj, gościu. Chłopie, trzeba w Tarkowa grać? To trzeba grać na maksymalnych Tarkowa, inaczej to żal dupę ściska i nie ma co. I jak to, RK? No tak to, że akurat jesteśmy w takim okresie, ale gdzie z miesiąca na miesiąc wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. Więc tak to tego, no. Buja! Uciekam. Nawet powiedziałbym, że z dnia na dzień się wszystko zmienia ciągaj bardzo dynamicznie. Za... No by się zrymowało z buja, ale ciągaj mnie za ogon. Nie kupisz kompa zbyt szybko. Dopiero obstawiam, że kupisz komputer w listopadzie. Na pewno nie wcześniej. Chyba gonię grubego. Gruby trzeci gonię? Nie żyję. Ała, jak to nie żyjesz? No nie mam, ja na was patrzę. Umarłeś? No tak, stopę mi oderwało i się wykrwawiłem. Po prostu plama na podłodze, stary. No nie widziałeś, zresztą stałeś obok. To ty mi to zrobiłeś. Au, bolało. Jak się wam... Oho! Nie tędy droga. Kasa zapomogowa. O matko, go podejdź! Znowu ten afroamerykanin! Bandyta! Jakaś niebieska landryna mnie goni! Spadaj! Dobrze. O, tygrys! Siema, tygrys! Tak, robi kabelki, dostał kosę w żebra. Dokładnie. Au! Urwał mi ogon! Dawaj ogon! Ty! Zielona... Dobra, no nice. Nie mogę! Pod ja sam koniec jeszcze. Urwał mi ogon! Myślałem, że urwał mi jaja. Jaja też urwał, no. Znaczy, ogon, moglibyśmy chociaż raz na próbę w Rocketa zagrać na live, z uwagi na to, ja proponuję w niedzielę. A jakiego kompa... Proponuję w niedzielę. A jakiego kompa ci polecił? Ja nawet nie pamiętam dycha, bo to było tak dawno, a ja cały czas zmieniam swoje wersje, jeśli chodzi o polecane. Czekajcie, ktoś jeszcze...
Plan taki, żeby być ostatnim. Rozumiem. No nie. Ale miałeś farta! Tak też myślałem, że Pogi. Szukamy pana... Rumcajsa. Ale masz farcisko, chopy, nie? Patrzcie, Rumcajs, no. No nie mogę, ale fart... Ocie byku, dawaj. Dycha, dużo lepiej, to jest mało powiedziane, bo to jest nieopłacalne w żaden sposób pić składaka. I to jest po prostu kradzież na człowieku, jeśli ktoś, jakaś firma robi składaki. A kupowanie go to... No... No i na, jak firma robi gotowca, to to jest kradzież na człowieku. Co ja gadam? Składaki są tylko opłacalne. Dobra, no. Byłem pierwszy czat. Ja tfu na ciebie, przez to ciebie przegrałam. Dobra, to teraz znowu oglądamy Beziaka w finale. Ej, Beziak, no to jest taki spoceniec tą gierkę, nie? Aha. Kiedy ty w to grasz? Gdybym był spoceńcem, to bym więcej meczy wygrywał. Bo tak naprawdę, co prawda często się do tego finału zakwalifikuję, ale mam tylko 3 winy w tej grze. A, to brawo. Jest... Ja bym tylko raz w półfinale, to była moja pierwsza gra. O, okej, okay. Tutaj jeszcze nie udało mi się. Lagin, pozdrowionka od Beziaka w finale. Siema Lagin, Eluwina. Beziak, masz pozdrowionka. Ej, halo mój czat, halo czat Beziaka. Czy jak odpalę swój podcast razem z Gawciem w poniedziałek, to wbijecie obejrzeć? Znaczy, ja bardzo chętnie wbiję. A o której będzie ten podcast? Jak będziemy mieli grafikę w tle i logo. Okay, to czyli... dopiero wyjdzie wtedy. Na czym to polega? Macie spaść? No znaczy, no, mamy się utrzymać. Ta osoba, która się utrzyma jako ostatnia, wygrywa. O czym podcast? Spadają platformę. Nie mogę powiedzieć.